Witajcie w pierwszy piątek roku 2024. No i noworoczne informacje. Zakończył się remont ulicy Armii Krajowej w Łagiewnikach i kilku chodników, między innymi na ulicy Witczaka, Moniuszki, Miechowickiej, Zabrzańskiej, Orzegowskiej, Kołobrzeskiej. Wiosną ruszają kolejne remonty chodników, między innymi przy ulicy Fałata, Łużyckiej, Królowej Jadwigi czy też Świętego Piotra. Miejski Zarząd Drugi Mostów zakończył również realizację inwestycji obejmującą rozbudowę sygnalizacji świetlnych na 15 skrzyżowaniach w Bytomiu, skrzyżowaniach z drogą tramwajową, tak aby dać tramwajowi priorytet, co pozwoli na szybsze poruszanie się tramwaju, głównie w Rozbarku, Łagiewnikach oraz Stroszku. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do wspólnej rywalizacji w ramach obchodów urodzin, 770 urodzin naszego miasta. W ramach tej akcji 770 km dla Bytomia, jej uczestnicy taki właśnie dystans muszą pokonać w różnoraki sposób, biegając, jeżdżąc na rowerze, czy też pływając. Oczywiście ci najlepsi zostaną nagrodzeni. Zapraszam, wszelkie informacje i szczegóły znajdziecie na naszych kanałach, czy też na kanałach Ośrodka Sportu i Rekreacji. Akcja rozpoczyna się 15 stycznia. Zapraszam do udziału w Orszaku Trzech Króli, to w tą sobotę, w najbliższą sobotę. Zaczynamy o godzinie 14.30. Orszak wyruszy z trzech miejsc, z Placu Wolskiego, z ulicy Krakowskiej i z Placu Akademickiego. O 15 spotkamy się na bytomskim rynku, a w poniedziałek zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne spotkanie z mieszkańcami, tym razem w dzielnicy Łagiewniki, w szkole podstawowej numer 28. Jak zwykle zaczynamy o godzinie 16.30, a dzisiaj życzę Wam spokojnego piątku, no i oczywiście ciekawego i udanego weekendu.